przygotowałem dla Was test pamięci RAM od Team Grupa. Cześć! Pozwólcie, że Wam przedstawię specyfikację tych pamięci RAM od Team Grupa. Seria T-Create Classic 16 GB 2 razy po 8 3200 MHz opóźnienia CL22252252 napięcie 1,2 V kości mikrona seria T-Force kości RAM Dark Z 3200 MHz opóźnienia CL 16 18 18 38 napięcie 1,35 V kości Samsunga. A teraz sobie oblukajcie parametry platformy testowej, a zaraz potem przejdziemy do wyników testów. Mamy test w AIDA 64. Jak widać, różnice są znikome, bardziej wynikające z różnic, jak chodzi o opóźnienia na jednych i drugich kościach. Myślę, że to w normalnym, codziennym użytkowaniu praktycznie różnica nie do zauważenia. Mamy tu test Synbenchu R20. Różnica 20 punktów, też znikoma, też wynikająca, podejrzewam, z różnic opóźnień na ramach. Mamy tu test w 3D Marku. Różnica w ten 12 punktów znikoma, więc praktycznie idealne kości, myślę, wynik pokazuje, jak chodzi o gry, gaming. A jak jest w praktyce, zaraz zobaczycie. Jakoś tak się przyjęło, że tego typu filmy nie mogą się obyć bez testów w grach, więc przygotowałem dla Was małe co nieco, z tym, że gry zostały uruchomione na ustawieniach domyślnych, bo nie każdy od razu grzebie w ustawieniach. Z tym, że wyłączyłem synchronizację pionową i zdjąłem limit FPS-ów, by ten test był rzetelny. Gra Aquaiders, około 30 FPS-ów różnicy. Myślę, że to bardziej wynika z różnic opóźnień na jednych i drugich pamięciach. Lecz zobaczcie, i tak jest wysoki FPS. I tak da się fajnie w tą grę pograć. Myślę, że jakbyśmy zeszli do wysokich lub średnich ustawień, na obydwu pamięciach RAM byśmy mogli grać na monitorze 144p. Doom Eternal. Zobaczcie, tu różnica jest w granicach błędu pomiarowego się mieści. To tylko świadczy, jak ta gra jest dobrze zoptymalizowana. Obie kości sobie z nią świetnie radzą. Jak jesteście fanami tej gry, polecam jedne i drugie. Gra w Nevor Speed. Jak widzimy, tu jest różnica dosyć spora. Być może ta gra po prostu więcej siedzi na procesorze, jak to się mówi, i bardziej są katowane pamięci RAM. I dlatego widać większą różnicę między nimi. Ale w obydwu przypadkach praktycznie zawsze jest 60 FPS-ów zachowane. Zobaczcie, jak to wygląda. Dla mnie bajka ok, jestem na tak. Podsumowując, polecam obydwie kości. Tej zaletą jest to, że są niskoprofilowe, mają 10-warstwową płytkę, która ma teoretycznie zapobiegać jakimkolwiek zakłóceniom i kondensatory odporne na wysokie temperatury. Podejrzewam, że tu jest podobnie, bo czemu by nie? Tu mamy, w czarnych mamy kości Samsunga, w tych mamy Mikrona. Samsungi ponoć się nieźle podkręcają, Mikrony też. Dobrze, wejdźcie sobie w linki w opisie, macie dokładne specyfikacje, opisy tych pamięci RAM i też polecam Wam zobaczenie całej strony, całej oferty Team Grupa. Teraz Wam sprzedam taki mały tip. Strona jest po angielsku, ale jak sobie otworzycie ją w przeglądarce Edge od Microsoftu, wejdziecie na tą stronę. U góry, tam gdzie wpisujecie adres strony, po prawej stronie macie taką ikonkę
translatora. Naciskacie i się wam tłumaczy od razu na język polski ta strona. Naprawdę to świetnie działa. Nie ma z tym problemu. Więc na razie, cześć, pa. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał. Napisz komentarz.